transie hipnotycznym człowiek jest świadomy wszystkiego, co się dzieje. On zdaje sobie sprawę, gdzie się znajduje, co się dzieje, słyszy doskonale słowa terapeuty oraz zagłębiony jest w swoje własne wewnętrzne doświadczenie. Osoba może na tyle głęboko zanurzyć się w swoje własne doświadczenie, że może częściowo umknąć ze świadomości na przykład jakiś fragment z tej procedury, którą prowadzi terapeuta. Ale to nie oznacza, że osoba usnęła czy straciła pamięć. Oznacza to, że ona była mocno w koncentracji na rzeczach, które odbywają się wewnątrz, na swoich wewnętrznych procesach. Z zewnątrz może to wyglądać tak, że zwłaszcza po sesjach relaksacyjnych, że człowiek na tyle się odpręża, że po prostu dla niego ten czas przebiegu terapii lub procedury, która może trwać godzinę lub więcej, może według jego postrzegania być odbierana jako minęło 5 lub 10 minut. To się nazywa dystorcja czasu. Czyli wtedy, kiedy czas zaczyna biec troszeczkę inaczej dla percepcji tego człowieka. Ale to nie oznacza, że człowiek coś zapomniał. Człowiek może na tyle głęboko się rozluźnić i zanurzyć się w swoje własne emocjonalne, psychologiczne doświadczenie, które czasami ludzie nazywają, że odleciał. I ten tak zwany odlot człowieka w trakcie tego seansu zawsze niesie przyjemny charakter dla człowieka. Bo potem człowiek czuje się błogo, zrelaksowany, wyciszony i w doskonałym humorze i zdrowiu. Wraca bezpiecznie do tu i teraz.